We własnym zakresie tak naprawdę możesz zrobić kilka rzeczy, które są bardzo łatwe i tak naprawdę możesz to zrobić od ręki. Pierwszą oczywiście jest zadbanie o content w sklepie internetowym, czyli o wszelkiego rodzaju opisy, kategorii, produktów, prowadzenie bloga czy też sekcji aktualności, które pozwolą Wam nasycić w odpowiedni sposób słowami kluczowymi Waszą stronę. Kolejną rzeczą, na jaką możesz się zdecydować, jest założenie wizytówki w Google Moja Firma, co jest bardzo ważne z tego względu, że buduje w jakiś sposób markę oraz zaufanie potencjalnych klientów. Trzecią, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest oczywiście wdrożenie certyfikatu SSL, gdzie od lipca tego roku Google będzie naprawdę dużą uwagę zwracał na to, czy strony ten certyfikat mają, czy nie. Kolejną kwestią, taką bardziej techniczną, też łączącą się z opisami, jest przygotowanie odpowiednich metatagów, czyli tego, co wyświetla się w wyszukiwarce Google. Tworząc treść w sklepie internetowym, trzeba przede wszystkim skupić się na opisach kategorii oraz produktów, gdzie każdy z nich powinien być długości m.in. 1000 znaków albo i więcej. Oczywiście opisy muszą być unikalne i najlepiej, kiedy tworzone są na bazie już istniejących narzędzi, takich jak Google Analytics, gdzie możecie zobaczyć zachowanie waszych użytkowników oraz sprawdzić, kim oni dokładnie są, a także Google Search Console, który pokaże Wam oraz doradzi mniej więcej słowa kluczowe, jakich warto użyć. Warto także, oprócz całej tej kwestii technicznej tworzenia opisów, kategorii oraz produktów, mieć na uwadze, że opis tworzony jest głównie dla klienta, dlatego warto skupić się na tym, co chcecie przekazać, gdyż sami jesteście profesjonalistami w tej dziedzinie i wiecie, jak opisać daną rzecz. Przy tworzeniu opisów, kategorii oraz produktów warto jednak zapamiętać, że tworzone są oczywiście pod klienta, dlatego pomijając kwestię wyszukiwania słów kluczowych za pomocą specjalnych narzędzi, trzeba też myśleć o tym, żeby opisy były estetyczne oraz przygotowane w odpowiedni sposób przez Was, jako przez profesjonalistów w branży.